torturowała służącą, potem zamordowała. Wyrok sądu: Arabia Saudyjska, zamordowała swoją służącą. Została skazana na śmierć. Kobieta, która zamordowała swoją służącą z Bangladeszu, została skazana przez sąd w Arabii Saudyjskiej na karę śmierci. Niedzielny wyrok, jak zwracają uwagę organizacje ochrony praw człowieka, to rzadki przypadek skazania pracodawcy za znęcanie się nad pracownikiem imigracyjnym z tego kraju. Ayesha Al-Azizani zabiła Abiron Begum w marcu 2019 roku, dwa lata po tym, jak Banglijka wyjechała do Arabii Saudyjskiej w poszukiwaniu pracy. Chciała wyjechać za granicę, aby zarobić więcej pieniędzy, aby móc utrzymać swoich sędziwych rodziców, powiedział w wywiadzie dla Thomson Reuters Foundation Ayupali, szwagier Begum. Jak dodał, pracodawcy zaczęli ją torturować dwa tygodnie po tym, jak wyjechała z kraju. Dzwoniła do nas i płakała. Błagaliśmy pośredników, aby ją przywieźli, ale nikt nas nie słuchał, powiedział. Mąż Izani został skazany na 3 lata więzienia za to, że nie pomagał Begum w dostępie do leczenia i nielegalnie zmuszał ją do pracy poza domem. Ich syn został wysłany do ośrodka dla nieletnich na 7 miesięcy. Nigdy nie słyszałem o takim werdykcie. Bangladesz jest jednym z największych na świecie eksporterów siły roboczej i jest w dużym stopniu uzależniony od przekazów pieniężnych, które wysyłane są krewnym. Przed pandemią około 700 tysięcy osób rocznie wyjeżdżało z Bangladeszu do pracy za granicę, a Arabia Saudyjska była głównym celem podróży. Działacze organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka ocenili, że wyrok saudyjskiego sądu był niezwykły. Pracuję w dziedzinie migracji od kilku lat i nigdy nie słyszałem o takim werdykcie, powiedział Zakirul Islam, szef działającego w Bangladeszu programu Owibas Hikarmi Unnayan, który zajmuje się prawami migrantów.